Jak to głośno jest u was na tej wsi? No wiesz, krzaki. W krzakach siedzą ptaki, które dają głośno, tak. Ale żaby chyba też jeszcze słyszę. Mamy... Tak, jest mnóstwo żab. I to żaby do tego stawu naszego przyszły same. Nie, no to my jakoś nie implementowaliśmy tutaj w żaden sposób, tylko albo ikra przyszła, znaczy te kijanki przyszły, bo czasami nam tu lądują kaczki gdzieś tutaj okoliczne. Zresztą kaczki nam też przyniosły trochę... Część roślin jakby część pojawiła roślin. Się w naszym basenie razem z kaczkami. I myślę, że też część żab mogliśmy na roślinach gdzieś tam część żab z krzeku tak naprawdę przenieść do naszego stawu. Dobrze, ale to rozumiem, że sami ten staw wykopaliście, tak? Że jego tutaj nie było? Nie było go. To co to był za pomysł? Po co wam staw? To jest wartość dodana taka... Robi robotę, o tak. Jeżdżąc na wakacje, zawsze szukaliśmy miejsc, w których jest woda. I stwierdziliśmy, że jeżeli mamy być też takim miejscem wakacyjnym, to fajnie by było tę wodę też mieć. To jest dosyć zaawansowana technologia, jeżeli chodzi o oczyszczanie tego... Nie pojawia się tutaj chemia jakby w naszym basenie. To jak to oczyszczacie? Pod skład chemiczny wody zostało dobrane złoże filtracyjne. Zresztą siedzimy na tym. Są różnego rodzaju minerały. Woda przepływając oczyszcza się. Generalnie chodzi o to, żeby wyeliminować z wody fosfor. Wtedy nie glonieje. Ale też rośliny. Jest drugi obieg wody, który przepływa pod roślinami i rośliny też filtrują wodę.